Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie w Monthly Reset na kwiecień, ponieważ jak to oglądacie, to jest sobota 1 kwietnia. Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać. Prima Aprilis i te sprawy. My dzisiaj nie będziemy żartować, podsumujemy sobie poprzedni miesiąc i zrobimy plany na nowy. I muszę Wam powiedzieć, że ja już wiem, że ten kolejny będzie dużo spokojniejszy, bo w marcu trochę się u nas działo, a na dowód może być tylko to, jak wygląda salon, który mnie otacza. Tutaj mam wszystkie pudła szafy Pax, która będzie składana. Przede mną dosłownie leży materac, na którym dzisiaj spaliśmy, przyniesiony z sypialni. Obok leżą kolejne rzeczy do metamorfozy, a my wczoraj do drugiej w nocy, do trzeciej prawie, malowaliśmy sypialnię. Także sypialnia pomalowana, wszystko jest z niej wyniesione, porozkładane, ubrania w biurze są wszędzie. Także panuje naprawdę duży chaos w mieszkaniu, duży bałagan. Natomiast wiem, że to wszystko wróci z powrotem na swoje miejsce i po weekendzie zacznie się to wszystko układać. Po weekendzie przyjdą też nowe meble, ale to może o tym za chwilę. Także dzieje się w końcu to, co chciałam. Metamorfoza sypialni. Wy ten film też niedługo zobaczycie. No ja go jeszcze nagrywam, jeszcze czekamy na niektóre rzeczy. Natomiast czas podsumować sobie ten poprzedni miesiąc, podsumować sobie marzec, z którego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nastawiłam się pozytywnie na ten miesiąc. Wyznaczyłam sobie, co naprawdę chciałabym zrobić i chciałam zrobić dużo. Chciałam właśnie zrobić takie wiosenne porządki, nagrywać dla Was więcej filmów i powiem Wam, że jednak to napędza. Takie filmy właśnie, gdy się wyznacza cele, mnie naprawdę bardzo pozytywnie nastawiają, napędzają i chce mi się więcej, bo no powiedziałam Wam o czymś, więc chcę się z tego wywiązać, chcę gdzieś tam, wiecie, nie muszę, tak? No bo nic się nie stanie, jak czegoś nie zrobię, ale jest ta motywacja, no zrób to. No przecież wyznaczyłaś sobie na ten miesiąc, także podsumujmy sobie marzec. Zaczynając od treningów, wyznaczyłam sobie na ten miesiąc kontynuować treningi i w nawiasie 11 treningów, dlatego, że to jest taka liczba, wydaje mi się, dosyć dla mnie... Zawsze dobrze się czuję, jeśli jest tyle treningów. To wychodzi tak 2-3 treningi w tygodniu. No tak około 12 to jest 3 treningi w tygodniu razy 4 tygodnie średnio. No to tak 12 to jeden więcej, ale tak 11 to jest dla mnie idealnie. I właśnie w styczniu się udało 11, w lutym i na marzec też sobie to wyznaczyłam. I udało się to osiągnąć. Dzisiaj rano dosłownie robiłam ostatni, 11 trening. Także bardzo się cieszę. Tutaj mam gdzieś tą moją listę. Tak, są treningi, były dwa takie spacery w plenerze, raz jak byłam w domu z mamą, teraz też w niedzielę, więc tutaj mi się suma pokazuje 13, ale odliczając te dwa spacery, no to mamy 11 treningów. Dalej czas bez telefonu rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem. No i tutaj muszę przyznać, że tak pół na pół, dlatego że wieczorem faktycznie ja mniej sięgam po telefon. W ogóle powiem Wam, że od nowego roku ja dużo mniej treści konsumuję z mediów społecznościowych i dużo mniej też spędzam czasu na takim, no właśnie, konsumowaniu treści z internetu. Oczywiście oglądam YouTube'a, oglądam te dziewczyny, które bardzo lubię i gdzieś tam jestem na bieżąco, ale to jest właśnie dla mnie taki czas, że ja sobie wieczorem czy rano do makijażu obejrzę jeden czy dwa, trzy vlogi. To nie jest takie, wiecie, siedzenie i scrollowanie cały dzień, a raczej przejrzę coś do południa, później wejdę może jeszcze na chwilę i wieczorem. I ja widzę, że ja jestem dużo bardziej, powiedzmy to, szczęśliwa, dużo, no mam po prostu lepsze nastawienie. Wiecie, może to po prostu my nie zdajemy sobie z tego sprawy, a jednak oglądając te wszystkie treści w internecie, jakby nieświadomie porównujemy się do innych, że ktoś robi to, a my robimy tamto, może moglibyśmy więcej. I wiecie, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne życie, inną pracę, inne, nie wiem, warunki. Tak naprawdę codzienność każdego z nas się różni i nie ma co w ogóle porównywać się, że nie wiem, ktoś robi więcej albo ktoś ma to fajniejsze. I nie to, że ja tak robiłam, że się porównywałam, natomiast wydaje mi się, że samo przeglądanie Instagrama tak bardzo regularnie potrafi nas czasami wprowadzić po prostu w gorszy nastrój, dać nam jakieś takie wątpliwości albo, nie wiem, po prostu sprawić, że poczujemy się gorzej. I ja zauważyłam, że jak tylko przeglądam
oglądam to, co mnie interesuje, gdzieś tam, wiecie, tak szybko przeglądam w ciągu dnia tego Instagrama, nie skupiam się jakoś bardzo na tym, co kto wstawia, bo no, zajmuję się tym, żeby dla Was robić content, żeby tutaj teraz działać w mieszkaniu, w marcu więcej filmów, więc też dużo więcej w montażu i nie wiem, czuję się po prostu lepiej, poświęcając mniej czasu na przeglądanie tego internetu. Wiecie, te Reelsy i TikToki są fajne, ale to pochłania naprawdę bardzo dużo czasu, więc trzeba umieć siebie kontrolować. No i tutaj czas bez telefonu rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem. Wieczorem tak, rano nie do końca, dlatego że zaczęłam wstawiać filmy rano, więc rano wstawiam Wam zawsze informacje we wtorki, czwartki i soboty, że no, że pojawił się vlog, więc wchodzę na tego Instagrama i coś tam jednak przeglądam, także odznaczę to, bo wieczorem faktycznie nie, ale no wiecie, trochę się zmieniły daty, godziny publikacji, więc to też się zmieniło. Czytanie przed snem, jak najbardziej w tym miesiącu również było czytanie przed snem. No teraz ostatni tydzień jest dosyć chaotyczny. Było w ciągu miesiąca, ale nie przez ostatnie kilka dni. Czytanie w weekendy rano też jak najbardziej. Jak byłam u rodziców, też to czytałam w drodze, w sumie w pociągu i też u nich. Dalej kontrola u dentysty i umówić się na higienizację. Nie byłam u dentysty, ale odhaczam to, bo umówiłam się już na termin, co prawda dopiero teraz w kwietniu jest, ale umówione i witaminy, 2 litry wody w ciągu dnia i to udało się uzyskać. Praktycznie codziennie udaje mi się wypić 2 takie butelki, które używam, wiecie, do wody. Ja ją kupiłam w Home & You, często pytacie, skąd jest ta butelka. Ona jest bardzo wygodna, bo ma taką słomkę w środku i po prostu wygodnie się z tego pije, nie trzeba tego przechylać, także 2 takie butelki to jest właśnie prawie 2 litry. Tam wchodzi 800 albo 900 ml. Więc jak najbardziej. No i następne osobiste, 3-4 książki w miesiącu. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że myślałam, że będą 4, niestety nie. Są natomiast 3 i tutaj mamy Ugly Love, Colleen Hoover. Dalej mamy w sumie według kolejności czytania To, co zostaje w nas na zawsze, czyli Lucy Score i na koniec Maybe Someday, również od Colleen Hoover. Także 2 książki Colleen Hoover i 1 ta przetłumaczona na polski nowość, właśnie Lucy Score. Bardzo fajna książka, mówiłam Wam o niej ostatnio we vlogu. No trochę stron ma, ale mi się ją bardzo dobrze czytało i chętnie sięgnę po kolejną. Ugly Love zaczęłam czytać na początku miesiąca i również bardzo mi się spodobała. I Maybe Someday, w pewnym momencie jest taka informacja, która sprawia, że no wszystko trochę nabiera innego wymiaru w tej książce. No dobra, nie chcę Wam zdradzać, więc może nie będę mówić za dużo, ale uważam, że naprawdę fajnie się to czyta. Jestem ciekawa, co z bohaterami w drugiej części, więc chyba sobie albo kupię e-booka, albo zamówię drugą część w takiej formie fizycznej, bo no jestem ciekawa, co będzie się działo w drugiej części. Także 3 książki. Chciałam jeszcze przeczytać Atomowe nawyki, natomiast zaczęłam, ale no jeszcze jestem w trakcie, więc nie zaliczam, tylko przeczytane książki, więc mamy tutaj 3. Także to jak najbardziej możemy odhaczyć. Kontynuować pisanie, 5 Minute Journal również, stworzyć listę przeżyć, takich bucket list na wiosnę. I taką listę w sumie sobie stworzyłam, nigdzie jej Wam nie udostępniałam. Po prostu wiecie, spisałam sobie to tak naprawdę w notatkach, także zrobiłam i że tak powiem, to jest w trakcie realizacji, wiosna tak naprawdę dopiero się zaczyna. Regularne stosowanie retinalu, jak najbardziej, co kilka dni stosuję retinal. Ja mam teraz go w takim serum z Sensu Mare, ale staram się go stosować właśnie regularnie, na przemian, z taką nawilżającą pielęgnacją, także pamiętam o tym, mam cały czas wyjęty. Badanie techniczne samochodu zrobione, wykupić bilety lotnicze na oba wyjazdy również zrobione i bardzo mnie to cieszy, dlatego że słuchajcie, trochę nam się zmienił plan wyjazdu i lokalizacja, natomiast myślę, że też będzie fajny wyjazd, znaczy to jest drugi w sumie wyjazd, wcześniej będzie jeszcze jeden, więc tak, bilety na oba wyjazdy kupione, także zapowiada się, słuchajcie, podróżniczo. Wystawić kolejną turę ubrań na Vinted, udało się, wystawiłam i słuchajcie, wow, z tym Vinted to był strzał w dziesiątkę.
Ja naprawdę nie spodziewałam się, że tego tyle wyjdzie. Ja wiedziałam, że ja mam dużo ubrań pochowanych, że one są gdzieś tam próżniowo, że sezonowe, że jakieś swetry, bluzy, których nie noszę, a trzymam, bo po prostu, nie wiem, sentyment. I dużo rzeczy było takich, które były z szafy, a dużo rzeczy było takich, które ja sobie po prostu trzymałam chowane próżniowo właśnie. Jak ja zaczęłam to wyjmować, jak ja zaczęłam robić te zdjęcia, to słuchajcie, naprawdę zajęło bardzo dużo czasu, żeby wszystko właśnie obfotografować, zrobić zdjęcia metek i wszystko powystawiać, bo każda rzecz to jest, wiecie, 5-10 minut minimum, żeby to ubrać i no, było sporo przymierzenia, co Wam będę dużo mówić. W każdym razie naprawdę polecam wystawiać na Vinted. Parę rzeczy było też jeszcze mojej siostry i jeszcze z tego, co wiem, coś znalazła. Ja też będę miała jeszcze parę rzeczy, więc myślę, że jeszcze jeden taki rzut będzie. Natomiast już nie tyle rzeczy, co ostatnio. To było naprawdę sporo. Tak, jeszcze myślę, że parę rzeczy się znajdzie, zwłaszcza, że jak będę teraz odkładać rzeczy do nowej szafy, to będę chciała nad każdą rzeczą się zastanowić i odkładając ją do szafy będę decydować, czy zostaje, czy na Vinted, więc na pewno jeszcze w kwietniu jakąś mniejszą lub większą taką turę wrzucę na Vinted, dam Wam na pewno znać. Także no, to był strzał w dziesiątkę. Cieszę się, że to zrobiłam. Bardzo długo się do tego zbierałam i niepotrzebnie te rzeczy leżały po prostu w szafie. Chcę Wam powiedzieć, że naprawdę odhaczam to z dużą satysfakcją, dlatego że tych rzeczy było dużo i one zajmowały gdzieś miejsce, nawet tak nieświadomie, wiecie, gdzieś tam w worku próżniowym, gdzieś tam w pralni, w szafie u góry, ale to cały czas tam leżało, zajmowało miejsce bez sensu. Wystawiajcie na Vinted, zwłaszcza, że właśnie jeśli mają wejść jakieś tam zmiany czy coś, to lepiej teraz niż później posprzedawać sobie, jeśli macie tych rzeczy też więcej. Jest jednak potem taki powiew świeżości, mniej tych rzeczy, więc myślę, że warto. Dalej, dom. Przejrzeć wszystkie subskrypcje, HBO, Netflix, Player, BookBeat, Legimi, anulować chociaż jedno. No i się udało, anulowałam, słuchajcie, Netflixa. Nie mówię, że nie będziemy oglądać, bo oglądamy, Kuba też ma swoje konto. Natomiast ja anulowałam to zaraz po tamtym filmie i my oglądaliśmy You. I akurat na ostatni odcinek, czy ja dobrze mówię? Przedostatni oglądaliśmy. To akurat mi się skończyła subskrypcja, więc przeszliśmy na konto Kuby, także nie wiem, czy on też będzie chciał na razie wstrzymać, czy nie, ale inne konta mamy już każdy coś i tutaj ja planuję jeszcze z czegoś zrezygnować, nie wiem jeszcze z czego. Natomiast na ten moment HBO oglądamy regularnie, Player też ja oglądam i czasami coś sobie puszczamy, BookBeat ja też korzystam, słucham audiobooki, Legimi, książki na Kindle, więc też korzystam. Nie ze wszystkiego da się zrezygnować, natomiast jeśli chodzi o te platformy wideo streamingowe, to myślę, że będę jakoś tak działać, że zbieram sobie tytuły, na przykład 2-3 seriale na danej platformie, oglądam je i potem anuluję subskrypcję na przykład na miesiąc czy dwa, zbieram kolejne tytuły, jak coś mi się uzbiera, to może wtedy będę subskrybować, no nie wiem, coś trzeba wymyślić, bo słuchajcie, miesiąc w miesiąc idą pieniądze na każdą tą platformę, a nie zawsze w tym miesiącu jakby wykorzystacie tą kwotę, mam wrażenie, że czasami się obejrzy tylko, nie wiem, jeden odcinek czegoś, a nie nawet cały sezon, także zobaczymy. Także udało się, anulowałam Netflixa, natomiast no zobaczymy, co uda się dalej. Zmienić subskrypcję Spotify i tutaj jeszcze tego nie zrobiliśmy, więc nie mogę odhaczyć, ale na pewno w tym miesiącu zmienimy, po prostu wypadło mi to z głowy. Chodzi o to, że mamy oboje Spotify i żeby zrobić sobie konto duo. Wtedy płaci się mniej, a każdy ma swoją jakby bibliotekę tych piosenek i wszystkiego, co tam słuchacie, więc na pewno zmienimy. Wybrać kolor farby do sypialni. Wybrany, no jak ja to nagrywam, to już pomalowany. Wybrać nowe łóżko. Wybrane i zamówione. Też już się nie mogę doczekać. Oglądałam to łóżko bardzo długo. No bo oczywiście czekałam na jakieś promocje. Ostatecznie promocja się pojawiła nieduża, ale za dostawę wyszło mi na zero, tak jakby. Więc dostawa z wyniesieniem, można powiedzieć, że wyszła mi za darmo. Łóżko jest dosyć proste, ale jest naprawdę ładne i właśnie będzie z pojemnikiem w środku, także cieszę się bardzo, że udało się je zamówić, no i będzie po weekendzie, więc cieszę się i mam nadzieję, że szybko uda się je złożyć. Zacząć przedwiosenne porządki, no i to myślę, że mogę śmiało odhaczyć, bo naprawdę sporo w marcu udało się zrobić. I czyszczenie sprzętów, piekarnik, mikrofalówka, lodówka, zmywarka, pralka, wszystko zostało wyczyszczone, więc takie sezonowe
darmowe czyszczenie sprzętów ja mogę już sobie odhaczyć, zrobione i tylko, wiecie, utrzymywać to. Oczywiście ekspres jeszcze i czajnik, więc no, trzeba o to dbać i utrzymywać tą czystość, ale myślę, że możemy to odhaczyć. Miałam jeszcze umyć okna, natomiast będę je myć ten weekend, więc myślę, że mogę sobie to odhaczyć. Jutro jest niby pierwszy, ale będę jutro myć te okna, więc wiecie, no myślę, że to się gdzieś tam łapie. I takie większe wiosenne porządki uważam za zakończone. Razem z tą metamorfozą w sypialni ten temat już się w ogóle gdzieś tam domknie. Ewentualnie gdzieś tam właśnie po tych wszystkich remontach, malowaniu i skręcaniu mebli zrobię takie sprzątanie, no większe, tygodniowe, ale to myślę będzie już tyle. I jeśli chodzi o pracę, filmy 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki, soboty, jak najbardziej udało się, bardzo jestem zadowolona z tego, że w marcu wstawiałam 3 razy w tygodniu i że były to godziny poranne. Wam też się to bardzo spodobało, wiele piszecie do mnie wiadomości, że super, że są te filmy rano, że codziennie, w sensie w te dni, kiedy publikuję, zaglądacie i wiecie już, że ten film jest na kanale, że jak włączycie o 7:10, to on już tam będzie. Że właśnie czy do kawy, czy jak dojeżdżacie do pracy, puszczacie sobie rano vlogi, a nawet jeśli oglądacie później, no to już wiecie, że on gdzieś tam od 7 jest na kanale, także bardzo mnie to cieszy. Taki był mój też plan, że luty był troszeczkę takim wolniejszym miesiącem, w marcu chciałam podziałać więcej i w kwietniu również będziemy działać więcej. Minimum 1 reels w tygodniu, tutaj nie wiem szczerze mówiąc jak ta sytuacja wygląda. Wiem, że wstawiałam jakieś reelsy, ale ile ich było? Okej, 1 marca to była rolka z Pepko, która w ogóle bardzo Wam się spodobała. Ktoś mi pisał tam, że luksusowe Pepko. To Pepko faktycznie jest dosyć dobrze zaopatrzone, natomiast w Pepko też dużo się pozmieniało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rolek. Mamy takie 5 tygodni miesiąca w sumie w marcu, więc myślę, że można spokojnie liczyć 1 rolkę na tydzień plus taka 1 dodatkowa, także 6 reelsów, myślę, że fajnie. I przejdźmy teraz, słuchajcie, do planów na kwiecień, których będzie naprawdę niedużo, więc już powoli tak naprawdę kończymy ten odcinek, dlatego, że tak jak marzec był napakowany wiosennymi porządkami, czyszczeniem sprzętów, porządkami w domu, odgracaniem, sprzedawaniem rzeczy na Vinted, właśnie metamorfozą sypialni, która dalej trwa, tak kwiecień będzie miesiącem takiego cieszenia się z, no mam wrażenie, że dopiero nadchodzącej wiosny, bo chociaż kalendarzowa już jest, to niestety za oknem mam wrażenie, jakby była jesień, więc docenianie takich już początków wiosny, może jak będzie cieplej pod koniec miesiąca, to rozpoczniemy jakiś sezon rowerowy czy rolki, zobaczymy, ale chciałabym, żeby ten kwiecień był po prostu bardziej skupiony na, nie na pracy, chociaż i tak będzie trochę pracy, filmów i tak dalej, ale też na przeżywaniu, doświadczaniu, zwiedzaniu, także mam nadzieję, że ten miesiąc będzie bardzo udany. No i przejdźmy właśnie do już konkretniejszych planów, jeśli chodzi o zdrowie i treningi. Tutaj nie chcę zaplanować sobie 11. 3 miesiące nowego roku, styczeń, luty, marzec, było po 11 treningów, naprawdę się do tego przyłożyłam, jestem bardzo z siebie zadowolona, natomiast w kwietniu mogę troszeczkę zluzować. Nie zawsze też będę mogła zrobić te treningi, więc jakby tak liczyć w tygodniu, chociaż po 2 treningi, bo też nie w każdym tygodniu da radę, no to to wychodzi tak 8... 2, 4, 6, 8 treningów, więc może ja sobie wpiszę te 8. Jeśli wyjdzie więcej, ok, jeśli wyjdzie mniej, też w porządku, zobaczymy tak naprawdę. Nie chcę się w tym miesiącu skupiać na liczbie, po prostu tyle, ile zrobię, to zrobię i też nie chcę się skupiać na tym, żeby to były takie treningi intensywne, bo wydaje mi się, że już na ten miesiąc miałam zrobić trochę więcej treningów na brzuch i tego nie zrobiłam, były wszystkie takie interwałowe, wysokie tętno i tak dalej, więc w tym miesiącu też bym chciała wpleść, że jeden na przykład taki trening, a jeden trening na brzuch, czy nie wiem, na nogi, na pośladki. Jakieś takie inne, że nie takie wysokie tętno, ale też coś, że wiecie, leżycie na macie, ale jednak robicie trening brzucha. Także myślę, że tak do tego podejdę w tym miesiącu. Dalej podtrzymuję ten czas bez telefonu, niekoniecznie rano, może bardziej zostawię przed snem, bo to rano teraz już nie do końca jest tak możliwe, kiedy wstawiam rano filmy. Czytanie przed snem pozostawiamy, czytanie w weekendy również i witaminy plus 2 litry wody w ciągu dnia. Ja to zostawiam, to się powtarza, bo to są naprawdę dobre i zdrowe nawyki. Mi się lepiej śpi, kiedy nie mam telefonu, kiedy wiecie, nie scrolluję tak długo przed snem i kiedy czytam przed snem,
śni, śpi i śni mi się lepiej. No i oczywiście treningi czy witaminy, woda to też zdrowe nawyki. Osobiste 3 książki w miesiącu, na ten moment chciałabym 3. Jeśli będzie coś więcej, rewelacja. Natomiast myślę, że 3 to bez problemu się powinno udać. Kontynuować pisanie w 5 Minute Journal niedzielę w trybie offline. Nadal się tego trzymam, że w niedzielę owszem coś przeglądam, ale bardziej skupiam się na czytaniu, bardziej skupiam się na takim po prostu odpoczynku weekendowym, niedzielnym. Puszczam sobie gdzieś tam, wiecie, Dzień Dobry TVN, co za tydzień ta telewizja leci, nadrabiam na wspólnej, coś tam robię w domu, poczytam. Po prostu zdrzemnę się na przykład. Pamiętajcie, że odpoczynek też jest ważny. Można, wiecie, pracować i robić to, co musicie zrobić, ale to nie jest tak, że na odpoczynek musicie zasłużyć. Po prostu warto sobie zrobić jeden dzień w tygodniu taki, w którym wiecie, że o, przychodzi ten dzień i trochę luzujecie. Czytacie, słuchacie muzyki. Ja już nie pamiętam, kiedy ja, słuchajcie, po prostu położyłam się na łóżku czy na kanapie i posłuchałam muzyki. Bo jest taki trend bycia produktywnym, takiego, wiecie, że jak najwięcej rzeczy w tym samym czasie. I oczywiście to jest fajne, ja też tak robię, słucham audiobooków, robię coś innego, ale ten jeden dzień w tygodniu, ja sobie ostatnio zdałam sprawę, że fajnie by było chociaż pół godziny poleżeć na kanapie i puścić sobie muzykę z głośników, które tutaj stoją, bo już nie pamiętam, kiedy to robiłam. Także warto czasami się zatrzymać i nie próbować zrobić 10 rzeczy naraz i myślę, że weekendy właśnie takie powinny być. Nie trzeba być zawsze produktywnym, słuchajcie, i nie trzeba zapracować czy zasłużyć na odpoczynek. Odpoczynek to jest część tego, żeby właśnie być później produktywnym i działać intensywnie i w sumie skutecznie. Zostawić tą ostatnią turę rzeczy i ubrań, taką większą, w sensie większą, no mniejszą niż te, tak jak Wam mówiłam, co były, ale jeszcze tych, co się zbiorą, później to już co najwyżej takie pojedyncze rzeczy będę wstawiać. Jeśli chodzi o dom, to wpisałam sobie znowu tą, zmienić subskrypcję Spotify, bo tego wcześniej nie zrobiłam, dokończyć metamorfozę sypialni w pierwszym tygodniu kwietnia, chciałabym to skończyć do świąt wielkanocnych, zamknąć temat, w sensie w pierwszym tygodniu to jest w sumie weekend, pierwszy, drugi, ale wiecie, ten pierwszy pełny tydzień dokończyć, bo wtedy też przyjdą meble, przyjdzie dywan, przyjdzie, co ciekawe, nowa toaletka, zobaczymy jak się wpasuje, stwierdziłam, że zamówię, zobaczę. Jeśli będzie pasować, zostanie. A jak nie, no to będę musiała oddać. Natomiast jest szansa, żebym ja miała toaletkę, tylko musiała być krótsza na szerokość i też krótsza, jeśli chodzi o głębokość blatu, tak? Węższa po prostu, bo inaczej by było ciężko, jeśli chodzi o przechodzenie w pokoju. Natomiast myślę, że to ma szansę się sprawdzić. Także, no tak jak mówię, przychodzą jeszcze meble po weekendzie, więc chciałabym po prostu skończyć robić rzeczy wszystkie z metamorfozą sypialni do świąt wielkanocnych. I w sumie w domu to tyle. Posprzątane, wiosenne porządki zrobione, nie mam wielkich wymagań, jeśli chodzi o wiecie, jakieś działania. O to mi chodziło, żeby zrobić te wiosenne porządki w marcu i mieć w kwietniu już spokój i czekać tylko, niech będzie piękna pogoda, ciepło, żeby korzystać z tej wiosny. I jedyne, co mi zostaje, to dzisiaj odbieram zasłony, no i je zawieszę, ale to w sumie łapię się jeszcze na dzisiaj, jutro, to przełom marca, kwietnia. Praca, filmy 3 razy w tygodniu rano o 7, wtorki, czwartki, soboty. Pozostajemy przy tym, co było w marcu. Bardzo Wam się podoba, że filmy są tak często, że są 3 razy w tygodniu, że są o 7 rano, tak jak już mówiłam, więc stwierdziłam, że w kwietniu to podtrzymujemy. Zobaczymy, jak będzie w maju, natomiast na ten miesiąc stwierdzam, dlaczego nie. Także w kwietniu również zapraszam Was. Wtorek, czwartek, sobota o 7 filmy będą pojawiać się na kanale. Także dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być w tym miesiącu na bieżąco z filmami i oczywiście na Instagramie będę Was informować, jak opublikuję film. I minimum 1 reels w tygodniu to również sobie zostawiam. I to, słuchajcie, tyle. W planie jest również zwiedzanie, natomiast to tyle, jeśli chodzi o plany na kwiecień. Tak naprawdę nie ma ich aż tak dużo. W kwietniu potrzebuję po prostu tak nie tyle co złapać oddech, co spuścić tak trochę ciśnienie, zacząć się cieszyć z tej nadchodzącej wiosny, po prostu działać w swoim tempie, czytać książki. Szykują się też, myślę, fajne vlogi dla Was, wyjazdowe, także mam nadzieję, że fajnie spędzimy sobie
ten miesiąc. Już nie mogę się doczekać, żeby, bo wiecie, sama jeszcze nie widziałam finału sypialni, więc już się nie mogę doczekać, jak to wyjdzie, żeby Wam też nagrać, pokazać film z metamorfozą. Także już czekam na, wiecie, taką pierwszą noc w nowej sypialni, jak już będą wszystkie meble, no to po weekendzie dopiero gdzieś, ale myślę, że będzie fajnie, myślę, że będzie tak bardziej przytulnie, troszeczkę jaśniej, bardziej też wiosennie, także już też się nie mogę doczekać. A tymczasem, słuchajcie, ja dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu pod filmem, jakie Wy macie plany na kwiecień, czy coś się większego szykuje, czy może jakieś wyjazdy, czy może też u Was jakieś zmiany wnętrzarskie, domowe, czy może jeszcze coś innego, jakie macie, nie wiem, jedną, dwie, a może trzy takie ważniejsze rzeczy, ważniejsze punkty wpisane na kwiecień. Lubię zawsze czytać, jak piszecie, co u Was w planach jest na dany miesiąc, także piszcie, chętnie poczytam. Ja się z Wami już żegnam, widzimy się już niedługo, bo we wtorek w kolejnym filmie o 7 rano na kanale, także do zobaczenia, buziaki, pa!